Szczęść Boże, witajcie w 19. niedzielę zwykłą. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Jana. Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: Jam jest chleb, który z nieba zstąpił. I mówili: Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakżeż może on teraz mówić: Z nieba zstąpiłem? Jezus im odpowiedział: Nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto do ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział ojca, jedynie ten, który jest od Boga, widział ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Jam jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który jadam, jest moje ciało za życie świata. Jezus przypomina nam dzisiaj, że jest chlebem życia. To zaproszenie do Eucharystii, podczas której pomaga on nam zwolnić uścisk i zachęca do przekroczenia lęków przed skokiem w kierunku Ojca. To zaproszenie do tego, byśmy w czasie wakacji i urlopów nie zapominali o Eucharystii. Chrześcijanin to człowiek, który, jak pisał Hans Urs von Balthasar, samego siebie raz na zawsze oddał i przekazał na własność Bogu w nadziei, że gdy szuka Boga, wszystko będzie mu dodane. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia, dobrej niedzieli. Szczęść Boże.